cena towaru została podwyższona o 30%, a po pewnym czasie nową, wyższą cenę ponownie podwyższono, tym razem o 10%. W rezultacie obu podwyżek wyjściowa cena towaru zwiększyła się o. Żeby ustalić podwyżkę, o jaką została zwiększona ta wyjściowa cena towaru łącznie po tych obu podwyżkach, to my sobie przyjmiemy dla ułatwienia, że początkowa cena towaru wyniosła 100 zł. Dla tej liczby łatwo nam będzie wykonać te kolejne podwyżki. Na początku wyjściową cenę zwiększamy o 30%, czyli dodajemy do niej 30%, czyli krótko mówiąc piszemy plus 30% ze 100 zł. 30% ze 100 zł to jest oczywiście 30 zł, ponieważ to jest inaczej 3 dziesiąte razy 100, no i to jest równe 30. Czyli po dodaniu do 100 zł podwyżki równej 30 zł otrzymujemy nową cenę równą 130 zł i teraz tą cenę znowu podwyższamy, tym razem o 10%, czyli piszemy plus 10% czego? No oczywiście tej nowej kwoty, czyli 10% ze 130 zł. 10% z tego to jest 13 zł, ponieważ 10% to jest 1 dziesiąta razy 130, możemy sobie nawet zera skrócić, 1 razy 13 to się równa 13. Czyli kwotę, cenę 130 zł zwiększamy o 10%, czyli o 13 zł, no i otrzymujemy w rezultacie 130 plus 13, czyli 143 zł. No i teraz możemy się zastanowić, o ile procent zwiększyliśmy tą początkową cenę towaru, czyli 100 zł, aby otrzymać ostateczną, no oczywiście o 43%. Jeżeli do 100 zł dodamy 43% właśnie z tej kwoty, czyli ze 100 zł, no to otrzymamy podwyżkę w wysokości 43 zł i jak dodamy do 143, to otrzymamy tą ostateczną kwotę, czyli 143 zł, cenę po podwójnej podwyżce. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D, 43%.